Cięcie filmów. Wiele pytań dotyczyło zawsze podziału filmów na fragmenty. Cięciem filmów w samym wideoedytorze będziemy zajmować się nieco później, dlatego że będziemy potem je od razu obrabiać i eksportować do plików AVI. Jeżeli interesuje nas tylko pocięcie pliku AVI na mniejsze pliki AVI, to lepiej użyć dedykowanego do tego narzędzia, a okazuje się, że Windows 10 ma takie narzędzie wbudowane, jest ono za darmo i zupełnie wygodne. I właśnie tego narzędzia użyjemy. Mam tutaj 10-minutowy fragment meczu. Chciałbym uzyskać 3 malutkie pliki AVI, które pokazują 3 wybrane akcje z tego meczu. Prawy klik, otwórz za pomocą i proszę Państwa, wbudowane w Windows narzędzie zdjęcia. Wybieramy zdjęcia. Okazuje się, że możemy tutaj używać edytora i na przykład wybrać opcję przytnij. Wybierzmy sobie teraz jakąś akcję. O, stop, spauzujmy. Od tego momentu przesuwamy białą kropkę do tego miejsca. O, puszczamy film aż do momentu rzutu. Piłka wpadła i to jest koniec. W tym miejscu chciałbym, żeby nasz fragmencik się zakończył. Przesuwam białą kropkę do naszego znacznika. Możemy to jeszcze raz puścić. Tym razem edytor pokaże nam tylko wybrany fragment i zatrzyma się na jego końcu. Koniec. U góry pojawił się przycisk Zachowaj kopię. Nazwa, niech to będzie domyślna, zapisz. Bardzo szybko to wykonał, dlatego że nic nie renderował. Nie był żaden kodek w użyciu, tylko bezpośrednio strumień wideo i strumień audio. Ten malutki fragmencik został przekopiowany i zapisany na dysku. Proszę zauważyć, że ten plik trwa 6 sekund i to jest nasza wybrana akcja, którą przed chwilą wycięliśmy z 10-minutowego dłuższego filmu. Koniec części drugiej.